Janeczko! Ja już w Polsce. Słuchajcie, wczoraj zrzuciłem na Berlinie, rozładowałem kosmetyki, jakąś tam drogerię. I pojechałem. Tak się ułożyło, że pojechałem sobie do Goleniowa załadować kartony. Załadowałem kartony. Oczywiście czas mi się skończył i musiałem stać na S6 przed Koszalinem kawałek. Słuchajcie, no i co, załadowałem kartony, ale miałem już końcówkę czasu. Jak wyjechałem z firmy z Goleniowa, ujechałem tam na pierwszego mopa, stanąłem, zrobiłem 9 pauzę i lecę do domu. Znaczy do domu, jadę do Duninowa koło Ustki rozładować się te kartony i jutro jadę dalej, nie? Jeszcze takie szybkie kółko zrobię, pojedzie mnie szef załadować do Gdańska, jutro przyprowadzi mi załadowane auto i ja polecę, bo w poniedziałek gdzieś w Niemczech na Zagłębiu tam gdzieś będę miał zrzutkę, zrzucę, no i kierunek dom już będę ładował, nie? Takie kółeczko jeszcze szybkie. No ale fajnie, że się ułożyło tak, że jeszcze zjadę i dzisiaj wskoczę do domu, tak? Także pauza mi wyjdzie, 24, bo taką muszę zrobić i ogień dalej. Jeszcze takie szybciutkie kółko, no i święta będą, słuchajcie. Także tak to się ułożyło. Ogólnie miałem zjechać wtorek, środa już na święta, no ale że taka trasa się trafiła, taki ładunek, no to się cieszę, że zjadę. I tyle. Także jadę, zobaczymy ile mi zejdzie na tym załadunku, kurde, na tym rozładunku, bo tam teraz przed świętami to jest kołchoz, no ale zobaczymy, okaże się. Tak to wygląda, słuchajcie. Uwielbiam ten okres przedświąteczny. Jak to wszystko jest szał taki, że wszędzie trzeba czekać. Kolejki. Opóźnienia. I takie tam i. Jak to się wszystko ułoży. Ale jeszcze parę dni i odpoczynek zasłużony. Teraz już dojeżdżam do Sławna. Także już blisko. Siemano. Jadę, słuchajcie, dalej. Wyszło mi 26 godzin pauzy w domu, ale powiem wam, że przez ten czas dużo załatwiłem. No i byłem w Słupsku i prezenty byłem, listy przekazać świętemu Mikołajowi, żeby wiedział, jakie prezenty przynieść, nie, pod choinkę. I co? No i tak jak mówiłem, Piotrek szef pojechał mnie załadować do Gdańska, przyprowadził mnie do Słupska auto. Wiktoria mnie zawiozła do Słupska. No ja wsiadłem i jadę, ale na spokojnie, bo mam 800 km do celu. No dzisiaj od północy zaczyna się zakaz, tak? No to, a jest 15:30, no to jeszcze mam dużo czasu jazdy. Do północy mogę jechać spokojnie. No to tak wyszło, tak jak obliczyłem, to jest jakieś 200 km, 150-200 mi zostanie do celu, a rozładunek mam w poniedziałek o godzinie 15, a zakaz się kończy z niedzieli na poniedziałek, w niedzielę o 22, nie? Także no luzie, spoko, nie? Także zobaczymy później w poniedziałek.
poniedziałek, czy w poniedziałek jeszcze coś załaduję, czy dopiero we wtorek. Ale bym wolał w poniedziałek, nie? No zobaczymy, okaże się. A teraz jadę. Już za Koszalinem jestem. Na drodze S6. I sobie jadę. Jedziemy. Wiecie, co żonie kupiłem? Mogę wam powiedzieć, bo ten film będzie składała kiedy? Już po święta, czyli później wam pokażę, bo tam mam, teraz jadę, a mam tam w torbie, nie chcę się tam wychylać. Później wam pokażę, co kupiłem, bo zabrałem ze sobą, bo zaraz by w domu wszystko przetrzepali, żeby znaleźć. Ale to nie, to nawet nie o to chodzi, bo w samochodzie miałem i Wiktoria mnie odwiozła do Słupska i ja nie miałem co z tym zrobić, a nie mogłem zostawić w samochodzie. A tak chciała się dowiedzieć, co jej kupiłem. O ty robaczku mały. Nie ma, niespodzianka to niespodzianka. Ale powiem wam, że będzie lepsze filmy nagrywać, o tak. Cyk. Teraz wam pokażę. Żeby tutaj nie robić jakiejś reklamy, nie? Szefer Majucha pogadał z Mikołajem i co? No otwieraj się, pudełko wszystko. Zobaczcie, co mojej żonie Mikołaj przyniesie. Ta-da! Chyba się włączy. Gimbal. Cyk, cyk, cyk. Nie wiem, jak to się obsługuje. Ładnie w pudełeczku zapakowane. Funkcjonuje nowcia nie śmigany. Fajny, bo jest ze stojakiem też. Dokręcany jest stojak. Ona często nagrywa gdzieś, jak telefon stoi. Jest funkcją śledzenia, że się sam obraca. Wiadomo, stabilizacja będzie. Jest tam jakaś funkcja jeszcze. Dużo jest funkcji. Ale fajne jest, że jest też ta funkcja właśnie. No wiadomo, stabilizacja to stabilizacja, ale śledzenia punktu, nie wiem, jak to się nazywa fachowo, nie wiem, nie powiem, ale w każdym razie, że jak będzie coś robić, chodzić po pokoju czy po kuchni, to się będzie automatycznie za nią obracać, nie? I łapać poziom, pion i wszystko. Fajna sprawa. Siemano, 22 grudnia, godzina 15:20, a ja na ringu Berlina i lecę do domu, także dzisiaj wieczorem w domu i święta, kółeczko zrobione, szybkie, tak jak było mówione. I nawet przed czasem, bo miałem zjechać w środę. Tak? No, miałem zjechać w środę, 23, a będę 22. Zobaczymy,
jak to będzie, bo szykuje się traska między świętami a Nowym Rokiem. Wyjazd byłby 28, czyli w poniedziałek, i powrót rano 31. To samo kółko, co robię teraz, tylko bym poleciał w podwójnej obsadzie. Ale czy wypali, to zobaczymy, okaże się. Teraz jadę do domu. Przede mną jedzie szofer Malina. Ma na mnie poczekać i zjedziemy razem do domu. Wracamy do domu. Lecimy na trzy auta. Kamil, Rywek i ja. Siemaneczko, siemaneczko. Wczoraj przyjechałem, zjechałem razem z Juskiem i z Kamilem. Tam jest Juska z Kania. Jeszcze wszystkie nie stoją. A moja tutaj. Przyjechałem się wypakować dzisiaj z auta. Muszę spakować wszystko, do pozabierać, bo wczoraj wieczorem nie dzwoniłem po Wiktorię, żeby nie przyjeżdżała. Juska brat nas zawiózł, nie chciała brać wszystkich rzeczy, a dzisiaj muszę się wypakować na święta. Patrzcie, jak tu ładnie jest. Brudna, ale ważne, że naczepa czysta. Brudna jest z tego względu, że no wczoraj już jak wieczorem przyjechaliśmy, to nie było gdzie umyć, nie? O tej godzinie
No, także umyję się później. Ja się muszę spakować. I... No i tyle. Jadę... Słuchajcie, jadę 28 w poniedziałek po świętach w podwójnej obsadzie, takie kółko szybkie do Niemiec i z powrotem wracamy i później Sylwester. O. Także tak.